Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Mager, witam szanownych państwa Po drobnej przerwie. Yy, postaram się, żeby ta przerwa trwała teraz jak najkrócej, ale nie ręczę, bo powiem szczerze, ostatnio wowsik mnie jakoś nie ciągnie, i, no, ale będę starał się dla was tworzyć materiały na, o rzeczach, które będą dla was ciekawe. I teraz, yy, żeby tutaj za mocno nie ględzić, zaczniemy sobie od nowego drzewka, które zostało dopiero co zapowiedziane i jest to drzewko włoskich niszczycieli. Od dwójki do dziesiątki, nie ma tam żadnych innych tierów, oczywiście. Razem z wejściem nowego drzewka pojawia się również nowy okręt premium. I teraz pewnie interesuje Was wszystkich, czym włoskie niszczyciele będą się charakteryzowały. Otóż mamy tutaj informacje takie, że będą wyposażone w daleko zasięgowe torpedy, będą wyposażone w ulepszony generator dymu, czyli tak jak mamy na krążownikach, ten, który pozwala przy pełnej prędkości postawić sobie zasłonę dymną. Oraz od Tieru 8 będą posiadały doładowanie do silnika. Wszystkie okręty Nowej Gałęzi będą miały wysoki damage z pocisków na minutę i po prostu duża alfa, ale będzie to okupione bardzo krótkim zasięgiem dział artylerii głównej i będzie mieli do dyspozycji dwa typy pocisków: pociski odłamkowo-burzące oraz przeciw oraz przeciw, przepraszam, burzące Także przeciwpancerne odłamkowe, o, tak, i odłamkowo-burzące. Tak chciałem powiedzieć. Czyli zestaw uzbrojenia taki jak na Paulo Emilio. Zapowiedziana zostaje Premka, tym razem na Tierze 7 okręt klasy Gepard, ale pod flagą włoską oraz pojawi się panamerykański pancernik tieru 8. To jest taki. W sumie ciężko stwierdzić, co to jest, bo spójrzmy tutaj informacje na temat artylerii. To są brytyjskie działa, ale sam kadłub wygląda trochę tak. Tutaj ta nadbudówka, taka trochę amerykańska, układ kadłuba, taki trochę radziecki. Powiem wam szczerze, nie mam pojęcia, co to jest za okręt, nie wiem skąd to nie go wyczasnęli, no ale nie bardzo mnie to interesuje, przyznam szczerze, bo to ta gra już dawno popłynęła w kierunku y, produkcji okrętów, a nie odzorowywania ich. I co będziemy mieli tutaj na pokładzie? Okręt będzie, okręt będzie, jak widzicie, jeszcze z głosem jest nie tak jak trzeba. Y, okręt będzie wyposażony w 10 dział kalibru 381 mm. W pięciu podwójnych wieżach. Nie mamy tutaj za bardzo danych na temat tego krętu, pewnie nic, dopiero to znajdziemy. Także możemy sobie szybko zerknąć na parametry jeszcze włoskich niszczycieli. Oczywiście idziemy od razu do dziesiątki, bo to jest ten tier, który będzie nas interesował najbardziej. Punkty wytrzymałości prawie 22 tysiące. Główna bateria 3 x 235 mm, zasięg ognia, podkreślam, zasięg ognia 8,5 km. Przy czym wykrywalność okrętu bazowa wynosi 8,8 8 Także będzie nas szybciej widać, niż będziemy mogli kogoś strzelić. Do czego takie okręty będą przydatne, ciężko stwierdzić, ale oczywiście to wszystko wyjdzie nam w praniu. Co więcej nas interesuje, prędkość maksymalna 39 węzłów, także nie jest to jakoś fenomenalnie dużo. Uzbrojenie torpedowe na Tierze 10 to są dwie poczwórne wyrzutnie z torpedami 533 mm o maksymalnym damageu niedużym, prawda? Po 12600 i mimo dosyć przyzwoitego zasięgu tych torped torpedów 12 km, prędkość jest tylko 57, 56 węzów, także no pewnie może coś tutaj nadrobią wykrywalnością tych torped. Mamy tu informacje na temat tego. Aha, wykrywalność kilometr, czyli o 200 metrów więcej niż torpedy głębokowodne. Także no przyzwoicie. Można by tutaj sobie policzyć, ile to będzie czasu reakcji na takie torpedy. Ale przy prędkości 56 węzłów, nawet na tym kilometrze, myślę, że jakieś tam minimalne manewry będziemy w stanie zrobić. Pelotki nie będziemy oceniać. A bo ja tu 9 cały czas gadam, kurde. Także przejdźmy sobie do dziesiątki 26800 punktów wytrzymałości, 4 razy 2, czyli 8 rur, 8,5 km zasięgu artylerii, a wykrywalność okrętu wynosić będzie bazowo podkreślam bazowo. Nie widzę, nie widzę, stary jestem. O 9,2 to już dosyć spora różnica, także zbijamy tutaj o 850. Nie, przepraszam. O 920 metrów zbijamy perkiem. Kolejne 10% zbijamy ulepszeniem, i jesteśmy gdzieś w okolicach 7,8 km. Coś koło tego. Także, no, bardzo mały zapas. A przeładowanie tej artylerii będzie trwało, szanowni państwo, 5 sekund. Czyli na 8 dział, 5 sekundowe przeładowanie wygląda, no, w miarę. Tym bardziej, że to są sapy i te pociski przeciwpancerno mają bazowy damage. Podstawowy 3000 punktów, także jak będą trafiać, to będą trafiać mocno. 875 metrów na sekundę, także no, prędkość akceptowalna. Nie są to jakieś ultra szybkie pociski, ale jest ok. Szansa na podpalenie pociskami odomkowo-burzącymi będzie wynosiła 9%. Torpedy, czy jest tu jakaś różnica? Dwie poczwórne wyrzutnie. Maksymalny damage prawie 14 tysięcy, zasięg 13,5 ruszam 13,5 km i prędkość 56, także tu się nic nie zmienia, wykrywalność też pozostaje taka sama. Także no charakterystyka okrętów dosyć ciekawa, przyznam szczerze, pozostaje teraz wymyśleć nam do czego takich okrętów używać, żeby one były jakoś tam w miarę w bitwach sensowne do użytku. Pewnie ktoś na pewno coś znajdzie na ten temat. Teraz czy mamy tu charakterystykę tego brytyjskiego pancernika? Nie, przepraszam, pan amerykańskiego. Nie brytyjskiego nim jest tylko artyleria, ale nie, nie widzę tutaj nic. Także tak, pierwszą część tego materiału mamy za sobą. Idziemy dalej. Nowa mechanika wykrywania przez samoloty, szanowni państwo, i to jest koncept. Także na razie to są bardzo wczesne etapy. Na razie nazwane jest to radio, ale czy to będzie działało na samoloty z lotniskowców. To tutaj chyba się nie doczytałem, albo po prostu nie zauważyłem. I będzie to zależało od tego, w jakiej odległości są nasze samoloty od okrętów naszych sojuszniczych. I w pewnym zasięgu od tych samolotów będzie można wykrywać znaczy, wszyscy będą widzieli okręt, który został wykryty przez samoloty na minimapie, ale tylko w pewnym zasięgu od okrętu wykrytego będzie go widać rzeczywiście na morzu. Także jeżeli będziemy poza jakimś tam określonym okręgiem, to będziemy widzieli tylko okręt na mapie. Ale zawsze jest to jakaś informacja, i możemy nawet próbować strzelać po minimapce, bo wiadomo, że tak się da. Ale. Oha, tu już mam informację. Więc tak. Zasięg tej wykrywalności okrętów przeciwnika będzie zależał od tego, jaki to jest typ samolotów. Ale spójrzcie sobie tutaj. Mamy informację, że lotniskowce będą dalej w stanie zbierać informacje o flocie przeciwnika. Ale będzie mniejsza szansa na to, że te okręty zostaną ostrzelane przez duże grupy naszych okrętów. Czyli jednak dotyczyć to będzie również samolotów z lotniskowców, bo myślałem, że to będzie tylko mechanika taka na samoloty myśliwskie, spotery i inne takie pierdoły, ale jednak nie. Głównie pewnie celuje to właśnie w okręty, w lotniskowce. Także no zmniejszy to na pewno nieco, zmniejszy to nieco ostrzał okrętów wykrytych przez samoloty. Czy dobrze? Bardzo dobrze. Szkoda, że tak późno, bo już dawno, dawno temu za siedmioma górami, przed siedmioma opaczami mówili o tym gracze, którzy w tej grze już parę razy bitew, parę bitew rozegrali. Może tak. No i ostatnia część newsa, czyli rozpoczyna się wczesny dostęp do drzewka okrętów panazjatyckich, czyli lekkich krążowników. I tutaj pojawia się motyw, dla którego ja się bardzo mocno zastanawiałem nad zakupem Austina, gdyż okręt, o wyglądający tak samo, oczywiście, o innych parametrach, innych właściwościach, będzie dostępny tutaj w drzewku na tierze 10. Dlatego zastanawiam się bardzo mocno, czy Austina wziąć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Będzie można zdobyć permanentne kamuflaże. Wczesny dostęp rozpocznie się w patchu 0, 11, 0. Także będzie, będzie już kolejnych 0,10x tam, tylko będzie 0,11. I teraz, tak. Naszywki, szmaty, ulepszony port. Jak to wiadomo przy, przy każdym nowym evencie, bitwy asymetryczne będą wyglądały następująco: pierwsza drużyna złożona z okrętów Tiroli 9 i 10 będzie liczyła od 6 do 8 takich okrętów a drużyna druga, złożona z okrętów tieru 7 i 8, będzie liczyła od 9 do 12 okrętów. I żeby uczestniczyć tymi okrętami tierów wyższych, trzeba będzie grać tymi okrętami tierów niższych, żeby zdobywać tokeny, żeby nie wszyscy pakowali się na tiery wyższe, bo nie będzie kto z nimi walczyć. Także to jest w miarę sensowne rozwiązanie, ale już sam podtytuł kolejnego akapitu mnie troszeczkę odrzuca. Wypożyczalne super okręty w bitwach losowych. Także przenosimy tryb testowy z bitwy rankingowej na tryb ogólny. No i jeszcze troszeczkę i pewnie zostanie wyeliminowany serwer testu publicznego. No bo po co dawać ludziom drugi serwer, za który trzeba ich nagradzać, żeby oni chcieli sobie ściągnąć i na nim pograć, skoro wszystkie testy można przeprowadzić na żywo w kliencie głównym? Także. Co ja mogę powiedzieć? No, testujemy okręty podwodne, testujemy. Nie wszyscy, ale testujemy i tutaj pewnie będziemy musieli sobie jeszcze zdobywać te żetony, żeby jednak móc sobie pograć z super okrętami w bitwach randomowych i mam nadzieję, że tak będzie. Zmiany w pancernikach, przepraszam, nie w pancernikach, tylko w okrętach podwodnych, ale wiecie co, nie będę się nad tym rozwodził, bo ja tymi okrętami w ogóle nie gram, nie bardzo wiem jak one obecnie działają i Jakie zmiany niosie, niesie za sobą to wszystko, co się tutaj pojawi? W każdym razie zostaną zmiany wprowadzone w tym, jak działają pingi na okręty i jak zostają wykrywane okręty podwodne po zanurzeniu i jak one wykrywają po zanurzeniu. Także, jeżeli kogoś to interesuje, to oczywiście linka wrzucę w opisie, a ja sobie ten temat daruję. Po prostu nie jestem zainteresowany tym, a ja nie będę tutaj Was przynudzał, bo nie jestem zorientowany, także nie będę tutaj kręcił. Nowa zawartość. Nowe osiągnięcia. Mała encyklopedia floty, średnia encyklopedia floty i duża encyklopedia floty. Związana z jakimś tam wydarzeniem, które będzie się działo na portalu, z tego co widzę. Czy coś będzie wynikało z tych osiągnięć? Zobaczymy. Na razie nie mamy informa większych informacji. Tak jak tutaj jest zaznaczone, wszystko dowiemy się później. Kolejne kamuflaże na okręty, które mamy dostępne w grze. Gryf na plimufa dostępny za tokeny klanowe. Kamuflaż Yukon nie wiadomo za co dostępny. I taki kamuflaż, który wygląda trochę jak taka machina obleżnicza, może chińska, coś tego typu, ale to jest okręt tieru 9, przepraszam, azjatycki, Chungmu. Czyli coś. No. Jest sens taki kamuflaż prowadzić? Czy to ma jakieś odzwierciedlenie historyczne? Może gdzieś tam w jakich tam y, motywach historii, nie wiem, czy na polach bitew, czy o co chodzi, ale chodzi tutaj o tłumaczenie tej nazwy. To jest okręt żółw. No ale czy to wygląda na żółwia, skoro ma głowę smoka? Ale ja się nie znam, nie? Ja tu gram w statki, ja jestem prostym zawodnikiem, widzę przeciwnika, to napierdala mi to to chodzi w tej grze chyba, nie? Nowe szmaty, nowi kapitanowie i nowy emblemat. 3 czwarty chyba stopień kolekcji, znaczy zbierania kolekcji, czyli Grand Master Collector. I po zebraniu 500 okrętów taki emblemat będziemy mogli sobie ustawić. No i moi drodzy, w tym materiale wszystko. Mam nadzieję, że kolejne materiały będą się pojawiały częściej niż ostatnio, bo powiem szczerze, mam lekki kryzys, ale to mam nadzieję, że zostanie zażegnany. Także dzięki za uwagę. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Cześć i na razie.